LavaStroke to produkt, który kierujemy do pacjentów po udarze z deficytami poznawczymi, takimi jak deficyt uwagi, pamięci czy też funkcji wzrokowo-przestrzennych. I produkt bazuje na stosowanej analizie zachowania, czyli metodzie, która ma wykazaną sporą skuteczność w terapii osób, dzieci z autyzmem. Natomiast istnieją bardzo duże przesłanki, że ta sama metoda może być skuteczna w przypadku osób po udarze. Dlatego też chcemy przygotować produkt, rozwinąć produkt tak, aby był on dostosowany właśnie do tej grupy pacjentów, aby mogli ćwiczyć w domu po odbyciu rehabilitacji na oddziale poudarowym czy też oddziale rehabilitacyjnym. Możemy jak najbardziej pomóc takiej osobie, która już miała udar, dojść do, no mam nadzieję, że pełnej formy tej sprzed udaru. To jest też bardzo ważne w przypadku udaru. My nie mówimy o tak naprawdę dwóch, trzech osobach na tysiąc, tylko my mówimy o tym, że połowa mniej więcej osób po udarze, która przeżyła, coraz więcej osób na szczęście przeżywa udar, tak naprawdę ma deficyty poznawcze. I te osoby, no, ponieważ deficytów poznawczych nie widać, to nie są takie deficyty jak z ruszaniem ręką, nogą, czy jakieś inne takie bardziej widoczne deficyty, no to te deficyty po prostu są często przesuwane na koniec takiej, można powiedzieć, ścieżki terapeutycznej, często wręcz zapominane troszeczkę przez ścieżkę terapeutyczną. Więc pacjent wraca do domu, umie chodzić, umie już wszystko robić, przygotować sobie, co tam potrzebuje do jedzenia. Natomiast dochodząc do pełni sprawności, jakby nie ma dalej takich, wydawałoby się nam wszystkim prostych rzeczy, jak na przykład nie rozpoznaje kształtów albo niepoprawnie rozpoznaje. No i to wydaje się tak, okej, no jak można nie rozpoznać kształtów? Osoby, które tego nie doświadczyły, nie są w stanie nawet wyobrazić sobie tego, że my możemy mieć taki deficyt. Labastrong na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze lekiem cyfrowym, to jest nasz cel. Żeby zostać lekiem cyfrowym, leczeniem cyfrowym, tak poprawniej powinno się tłumaczyć dzisiaj therapeutic z języka angielskiego, tak naprawdę trzeba spełnić szereg wymogów. Kluczowym wymogiem jest walidacja kliniczna. No oczywiście, żeby móc zrobić walidację kliniczną, trzeba mieć pełny produkt. No, przed nami jeszcze praca nad tym. Na dzień dzisiejszy mamy stworzony działający prototyp, który zaczynamy testować już także w jednostkach szpitalnych. I dopiero na tej podstawie będziemy w stanie określić, jak powinna wyglądać i co powinna zawierać w sobie technologia docelowa. Lekkim leczeniem cyfrowym, takim oficjalnym, chcemy być za 2 lata. I w tym czasie mam nadzieję i mocno w to wierzę, ponieważ jesteśmy do tego dobrze przygotowani, także prawnie, będziemy refundowani jako tak naprawdę no, coś jak lek, jak tabletka w aptece, tylko że na rynku niemieckim, bo rynek niemiecki jako jedyny w tym momencie na świecie ma całą ramę refundacyjną dla tego typu technologii. My już tam zmierzamy powoli, mamy wszystko przygotowane. Myślę, że za 2 lata spokojnie będzie można o nas powiedzieć, że jesteśmy refundowani na rynku niemieckim.